Otwarciem wystawy Twierdza Brzeska w Obrzyskim Muzeum zainaugurowano Dni Białorusi w naszym mieście. Wydarzenie objął swoim patronatem ambasador nadzwyczajny i pełnomocnik Republiki Białorusi w Rzeczpospolitej Polskiej Wiktor Gajsjonak oraz prezydent miasta Wałbrzycha Roman Szełemej. Wystawa prac fotograficznych Twierdza Brzeska ukazuje historię Białorusi w latach 1905-1918. Zdjęcia są doskonałą formą zapisu architektury, kultury, życia codziennego oraz hartu ducha naszych wschodnich sąsiadów. Prace będziemy mogli podziwiać do 23 września bieżącego roku w Obrzyskim Muzeum. Ten wernisaż, ta wystawa wpisuje się w dwie właściwie imprezy, Dni Białorusi w Wałbrzychu oraz zainicjowany tutaj przed kilku laty w muzeum cykl Wałbrzyski Kalejdoskop Kultur. Wernisaż wystawy został przygotowany przez Muzeum oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód, które w Wałbrzychu prowadzi Leszek Solarek. To właśnie ta organizacja inicjuje w naszym kraju Dni Narodowe poszczególnych państw za naszej wschodniej granicy. Wałbrzyszanie wspaniale wpisują się w realizację programu wielokulturowości, która w naszym kraju ma wielkie znaczenie dla tego, aby wspierać wszystkie inicjatywy, które łączą narody wschodu z Polską, naszą tradycją gościnności, serdeczności. Patronat nad imprezą objął prezydent miasta oraz ambasador nadzwyczajny i pełnomocnik Republiki Białorusi Wiktor Gajsjonak. Choć osobiście nie mógł uczestniczyć w inauguracji, odczytano list adresowany do Wałbrzyszan. Upewniony, że nasze kulturne związki i nadal będą rozwijać się i mocnieć, zabezpieczać podtrzymkę nowych inicjatyw, dalszą popularyzację białoruskiej kultury i mistrzostwa. Żadaję wszystkim mocnego zdrowia, szczęścia, dobrobytu, optymizmu, spełnienia życiowych planów i nadziei. Z wielkiej powagą ambasador Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej profesor Wiktor Gajsjonak. Zbliżanie się narodów jest możliwe poprzez właśnie kulturę, poprzez bezpośrednie kontakty ludzi z sobą i to się tu u nas w mieście naszym dzieje. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć również akcentów ludowych związanych z kulturą białoruską. W ogrodach muzeum wystąpił zatem zespół pieśni i tańca Kalinka, który rozruszał zebranych gości. Proszę Państwa, my jesteśmy po to, żeby bawić, radować się muzyką białoruską i Państwa przede wszystkim weselić. Dajcie rączki, poklaszmy razem!